Dziesiątki tysięcy przedsiębiorców może stracić te firmy lub popaść w gigantyczne długi. ZUS interpretuje ustawę o małym ZUS-ie nieprawidłowo, wskazując, że nie mogą oni skorzystać w 2024 roku z tego przywileju, mimo że przepisy mówią inaczej. ZUS informuje na swoich infoliniach oraz w urzędach tych przedsiębiorców, że nie mają możliwości skorzystania z tych niższych składek, a oni mają do 31 stycznia czas na zgłoszenie takiej chęci. Według mnie ta interpretacja jest nieprawidłowa, dlatego przedsiębiorcy powinni mimo stanowiska ZUS-u zgłaszać chęć do tego programu Mały ZUS Plus i w przypadku wydania decyzji negatywnej zwrócić się do rzecznika i razem pójdziemy do sądu udowadniać, że mamy rację. Dzisiaj także zgłosiłem się do pana premiera Donalda Tuska, żeby zainterweniował, żeby swoją decyzją zwrócił uwagę urzędnikom, że mają konstytucję biznesu traktować poważnie. W konstytucji biznesu jest napisane, że wszystkie wątpliwości, które się nie dadzą usunąć, w zapisach prawa mają być interpretowane na korzyść przedsiębiorcy, a nie na ich niekorzyść. A tutaj, w tym przypadku, nawet tych wątpliwości nie ma. Wszystkie firmy, które w latach 2019-2021 korzystały z programu Mały ZUS Plus, według ustawy musiały mieć 2 lata przerwy. A więc mamy tą przerwę w latach 2022-2023 i w 2024 już przysługuje znowu możliwość korzystania z tych mniejszych wpłat na ZUS. W związku z tym ZUS mówi, że jest inaczej, ponieważ traktuje wpłatę styczniową jako wpłatę na nowy rok, a ona dotyczy przecież grudnia. Nasza interpretacja jest korzystna dla przedsiębiorców, a ZUS robi interpretację niekorzystną. W związku z tym pan premier powinien zainterweniować, doprowadzić do tego, żeby urzędnicy przestrzegali konstytucji biznesu, a przede wszystkim, żeby puścić do przedsiębiorców sygnał zdezorientowanych przedsiębiorców, bo jak ZUS im mówi, że nie mogą składać tych wniosków, no to ich nie złożą, a do 31 stycznia jest tylko na to czas. Nawet gdybyśmy chcieli zweryfikować, kto ma rację, moim zdaniem my mamy rację, no to jeżeli przedsiębiorca nie złoży tego wniosku do 31 stycznia, to nie będziemy mogli pójść do sądu. Ale być może pan premier zaoszczędzi nam wszystkich nerwów, kosztów sądowych i czasu i spowoduje, że ZUS zacznie traktować przedsiębiorców zgodnie z konstytucją biznesu, czyli poważnie.